Cześć, z tej strony Kacper. Zapraszam na recenzję Lenovo IdeaPad 320S. Zacznijmy od obudowy. IdeaPad 320S jest przyzwoicie wykonanym urządzeniem i od góry mamy przede wszystkim metal, u mnie jest on w kolorze czerwonym. Druga część z klawiaturą jest niestety już z tworzywa sztucznego w lekko różowym kolorze, jednak nie kolor jest dla mnie tutaj największą wadą, lecz to, że tworzywo niestety mocno się brudzi, a dodatkowo w niektórych miejscach lekko się ugina. Szczególnie po bokach jest to odczuwalne, że po prostu obudowa czasem skrzypi. Prawie same przyjemne słowa natomiast trzeba powiedzieć o klawiaturze, ponieważ są one wykonane z matowego, lekko chropowatego, grafitowego tworzywa sztucznego, które prezentuje się znakomicie, a dodatkowo ich skok jest bardzo przyjemny. Jedyną wadą jest niestety to, że nie znajdziemy tutaj podświetlania, więc w ciemności korzystanie z tego laptopa jest troszeczkę utrudnione, szczególnie jak już przyzwyczaiłem się do urządzeń z podświetlaną klawiaturą. Pod klawiaturą znajdziemy dość dużej wielkości touchpad, który pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia. Oczywiście obsługuje on gesty, co jeszcze bardziej ułatwia jego obsługę. Przejdźmy do boków urządzenia, szczególnie w części z klawiaturą. Po prawej stronie mamy złącze USB, jest też miejsce na podłączenie linki zabezpieczającej, a także czytnik kart SD oraz mikrofon. Po przeciwległej stronie znajdziemy jeszcze złącze słuchawkowe, jest gniazdo do ładowania, jest pełnowymiarowy HDMI, jedno USB, a także USB typu C. W drugiej części urządzenia umieszczono wyświetlacz o przekątnej 14 cali i rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Charakteryzują się ładnymi kolorami, dodatkowo kąty widzenia są całkiem niezłe, a jasność maksymalna na tyle duża, że bez problemu nawet w jaśniejszych warunkach jesteśmy w stanie korzystać komfortowo z urządzenia. Dodatkowo zaletą tego ekranu jest to, że ma on matową powłokę, dzięki czemu światło się w nim tak mocno nie odbija. Jedyną wadą powiązaną trochę z tym ekranem jest to, że mamy wokół niego strasznie szerokie ramki, szczególnie od dołu i od góry. Myślę, że spokojnie można było je zwęzić, przez co urządzenie mogłoby być jeszcze mniejsze. Dodam jeszcze, że nad wyświetlaczem umieszczono kamerkę do wideorozmów, która ma całkiem niezłą jakość i do podstawowych wideokonferencji w zupełności dla większości osób powinna wystarczyć. Ekran odchyla się na płasko o 180 stopni, co jest dla mnie w zupełności wystarczające i pozwala na komfortową pracę w każdych warunkach. Uważam, że odchylanie o 360 stopni w tym przypadku jest totalnie zbędne, ponieważ ze względu na brak dotykowego wyświetlacza żadne dodatkowe opcje by tutaj nie działały. Tak więc jest to laptop bardziej tradycyjny, bez dotykowego wyświetlacza, więc nie jest to jakaś hybryda, ale za to zaletą tego urządzenia jest na pewno to, że mamy do dyspozycji smukłą budowę, która ma niecałe 2 cm oraz całkiem lekką wagę, nie przekraczającą 1,7 kg. Na pochwałę na pewno zasługują też głośniki sygnowane logo Harman, które grają rewelacyjnie, są bardzo głośne i jakość dźwięku jest naprawdę całkowicie zadowalająca. A co jeszcze znajdziemy we wnętrzu tego urządzenia? Przede wszystkim do dyspozycji w moim egzemplarzu jest procesor Intel Core i5-8250U. Oprócz tego mamy 8 GB pamięci RAM, 256 GB dysku SSD, a oprócz tego jest grafika Nvidia GeForce 920MX. No i całość działa pod kontrolą Windowsa 10. W codziennym użytkowaniu ten laptop sprawdza się znakomicie. Przeglądając internet czy korzystając z pakietu biurowego Office raczej nie uświadczymy większych przycinek, chyba że w aplikacji Chrome otworzymy mnóstwo kart, to wtedy notebookowi brakuje czasami trochę pamięci RAM. Jednak to są już ekstremalne sytuacje, gdy faktycznie tych kart jest otwartych sporo. Przy takim bardziej tradycyjnym korzystaniu na działanie urządzenia nie powinniśmy narzekać. Z bardziej zaawansowanych działań na przykład próbowałem kilka razy montować filmy na tym urządzeniu, no i przyznam szczerze, że da się, całkiem komfortowo to działa, aczkolwiek laptop czasem musi mieć chwilę do namysłu i przetworzenia działań, które mu zlecamy. Tak samo renderowanie potem filmów trwa już nieco dłuższą chwilę. Ważnym aspektem takich notebooków jest jeszcze na pewno bateria. Ma ona tutaj pojemność 52,5 Wh i producent określa, że powinna ona wystarczać na około 12 godzin. W praktyce przy codziennym takim użytkowaniu jest to około 10 godzin, a przy bardziej intensywnej pracy urządzenie rozładuje się po około 4 godzinach. Są to czasy całkiem niezłe, pozwalają na długą pracę z urządzeniem, więc bez problemu możemy go wziąć ze sobą gdzieś do torby, bez konieczności zabierania jeszcze ze sobą ładowarki i korzystać z niego gdzieś na wyjeździe, na uczelni, czy gdziekolwiek indziej, gdzie liczy się mobilność.
no i stosunkowo niska waga, która w tym przypadku jest jak najbardziej obecna. Podsumowując, Lenovo IdeaPad 320S występuje w wielu różnych wariantach, jeśli chodzi o specyfikacje. Ceny nowego urządzenia w sklepie zaczynają się od około 3000, a kończą na około 4500 i wszystko zależy tak naprawdę od podzespołów, na które się zdecydujemy. Testowany przeze mnie model jest mniej więcej w połowie tego przedziału i dzięki temu uważam, że jest to urządzenie o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny, ponieważ oferuje nam bardzo komfortową pracę na co dzień. Oprócz tego długi czas pracy po jednym ładowaniu. Mamy też całkiem lekką, smukłą budowę, no i wygląd, który myślę, że jak najbardziej może się podobać. Oprócz tego w urządzeniu mamy przyzwoitą liczbę złączy do komfortowego korzystania. Jest też USB typu C, jedynie szkoda, że nie możemy ładować urządzenia za jego pośrednictwem, tak jak to miało miejsce na przykład w testowanym jakiś czas temu modelu Yoga. Do większych wad tego urządzenia tak naprawdę mogę przyczepić się bardziej do takich konstrukcyjnych rzeczy, na przykład do tego, że czasami skrzypi obudowa, że na przykład klawiatura nie jest podświetlana, ale jeśli już chodzi o takie stricte działanie urządzenia, to raczej nie ma do czego się przyczepić, ponieważ do większości zadań to urządzenie sprawdzi się bardzo dobrze. Wiadomo, że w bardziej zaawansowanych funkcjach czy bardziej intensywnym korzystaniu no czasem będzie brakowało tego RAMu. Procesor też nie zawsze będzie na tyle wydajny, żeby całość działała perfekcyjnie, płynnie, ale raczej osoby decydujące się na laptopa w tej kategorii cenowej powinny być tego świadome. Osobiście uważam więc, że Lenovo IdeaPad 320S jest bardzo dobrym urządzeniem, które ja mogę z czystym sumieniem polecić. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tym urządzeniu, czy Wy byście go kupili, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!